Jak to było z tym najsłynniejszym romansem? O, czwartej RP. Był czy go nie było? A mówili, że w Ciechanowie to taki spokój. Bo u nas jest spokój. Wszyscy z uśmiechem na twarzy. Proszę Państwa, chcą po prostu zapytać, jak to było? No ja wiem, że w życiu najważniejsza jest miłość. To co, miałby być ten romans, czy nie? No oczywiście, że miałby być. Proszę Państwa, chcieliby Państwo romansu? No chcielibyście prezent zapisu? No do dzisiaj zadaję sobie pytanie, czy to była przyjaźń, czy to właśnie była wielka przyjaźń. Proszę Państwa, to jest tak, że oczywiście ta historia była opisywana wielokrotnie, ona była przebarwiana w różnych tabloidach. Ja się czasami dowiadywałam różnych rzeczy, które pierwszy raz się dowiadywałam, ale taka już jest rola tabloidów i tych wszystkich pism kolorowych, które piszą to, co wiele osób chciałoby usłyszeć. Natomiast moja znajomość z prezesem Jarosławem Kaczyńskim faktycznie jest bardzo długa. Nawet nie chcę tutaj mówić, ile to już lat trwa. Jest to wielka, wielka przyjaźń i myślę, że jest to bardzo cenna rzecz, której wszystkim życzę sobie również. Bo tak jak mówię, no, przyjaźń jest bardzo, bardzo, bardzo ważna i wiemy doskonale, że możemy na sobie polegać i każdy, kto z Państwa ma przyjaciół, to wie doskonale, że to jest bardzo, bardzo ważne. A czasami ta granica jest taka cienka, czy to jest przyjaźń, czy to jest kochanie? No ja ciągle sobie zadaję pytanie. Rozumiem, że jak na razie bez odpowiedzi. Na razie bez odpowiedzi, ale czy ta odpowiedź jest taka ważna? Ważne jest to, co przeżywamy. Jak człowiek wygra, to dopiero ma coś z życia. Naprawdę.